osoby, które ileś tam lat, osoby, no tu o czcigodną wierną chodziło. Lat chodzi tutaj do kaplicy, tak w jakiś sposób bez takiego zmrużenia oka, tak w jakiś sposób się księdza komunikuje, że się nie przyjdzie w niedzielę, ale z wcześniejszej praktyki raczej wychodzi, że to nie jest tylko sprawa niedzieli, tylko jest w ogóle takiego, już bym powiedział, wygaśnięcia ducha, no tak. Udało się mężowi, że tak powiem, przytrzymać kobietę i jeszcze do tego można się na słowa księdza powołać, że miejsce żony jest przy mężu, więc przychodzi upraszać darów Ducha Świętego dla nas, naszych bliźnich. Dla tych, którzy te dary być może odrzucają albo nie mają jak przyjąć, bo jeżeli byśmy nie żyli w stanie łaski uświęcającej, to nie możemy żyć też darami Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego mogą nam tylko być złożone. Możemy je wydawać i owoce, jeżeli żyjemy w stanie łaski uświęcającej, o nie możemy mieć nadzieję, nigdy pewności na sposób, jak wyrażamy wiarą pewność, Bóg jest w Trójcy jeden, Ojciec i Syn i Duch Święty. Więc jutro o tej modlitwie zapowiadam, niech wzór świętego Pascha Lisa Prostaczka my, o ileż więcej jakoś, może być obdarowani, żebyśmy do takiej pobożności dorastali, tym bardziej świadomi stanu struktur kościelnych, to stanu ludzkich serc, że kościoła, struktur kościelnych dla wiary katolickiej, ludzi w nich będących, kapłanów, nie odbijemy gadaniem, nie odbijemy jakimś byciem miłym, uprzejmym. Potrzebna jest modlitwa, potrzebne jest cierpienie. Potrzebna jest łaska Boża. Zachęta do czciwogodnych wiernych, kto może jutro niech. Na pewno wieczorem, na majowym, na mszy świętej, na tej modlitwie będzie, jak może jeszcze coś więcej, choćby w łączności z nami, niech to doda. Nie rzucałem tych słów na wiatr. Nie mówiłem ich tak sobie. Wiem, że czcigodni wierni moich słów to mają po prostu powyżej uszu. Są impregnowani na to, czy ksiądz by głos podnosił, czy by tam, nie wiem co, krzyczał, niech by ich płakał, to tam po prostu, że tak powiem, to tak. No tak jest, no. Ale ja przed Panem Bogiem za te słowa, za to wezwanie odpowiem, w związku z tym nie ma się tu czym w jakiś sposób tłumaczyć, bo winy żadnej nie mam, ale serdecznie zapraszam. Jeżeli by ktoś do tej modlitwy mógł się dołączyć, niech się dołącza. Ja za te słowa odpowiem, kierowałem do wiernych, nikt się tu w kaplicy nie dał zamknąć, nie dawał też znaku, że gdzieś czuwa, że modli się o dar Ducha Świętego. Jeśli nie cały dzień, to godzinę w dniu. Żadnych takich znaków. Popatrzeć, ile czasu w internecie ktokolwiek z nas spędził, oglądał coś, ileśmy na inne rzeczy użyli. Jak konieczne i ofiarowane, jak praca, no to mają walor tak, jakbym tu był. Jeśli były związane z byciem na mszy świętej, no to najważniejsza rzecz, co należało uczynić. Ale jeszcze zawsze jest to coś więcej. I żeby Pan Jezus nie mógł mnie i was rugać, a przynajmniej, żeby miał dla nas chociażby wzgląd za tę godzinę, żeśmy godzinę czuwali, żeby nie zmarnotrawić darów Ducha Świętego. Nie żyć w iluzji pobożności, w której tylu ludzi żyje, a starszych ludzi to już po prostu, to jest właściwie łącznie z matką moją, muszę przymówić, z pozorem pobożności. Jak się nie ma odwagi syna upomnieć, który się nie poczuwa do tego, żeby matkę odwiedzić, która z dnia
na dzień, dogasa na pewien sposób w latach, których jest. Każdy z nas nie wie, kiedy umrzemy, a możemy umrzeć każdego dnia, mając lat 80, blisko 9, tym bardziej, jak się nie ma odwagi syna, mojego brata, pouczyć, napomnieć, do jakiej tu pobożności mowa. O jakiej tu pobożności mowa?